Witam w kolejnym filmiku. Nie wiem, jak do końca dobrze pokazać. O, ale jest takie słońce, że wszystko prześwietla. Nie prześwietla, teren też prześwietla. Chciałam pokazać, jaki piękny teren Kępy Radłowskiej. Jednego z takich naszych dosyć stałych punktów, ale... Ale to wszystko jest rozbielone. I nie pokazuje, żeby było tak zielone, jak jest. Nie wiem, generalnie. A w zapachu Pinewort, dostępne w Lulua Icefall, chyba ich nie ma na Fragrantice. Dla mnie one nie są lodowe, ale faktycznie są igiełkowe, leśne, zielonkawe. I takie coś na zasadzie pomarańczy się pojawia. Niekoniecznie takiego stricte soku, takiej bardziej nie deserowej pomarańczy, ale takiej lekko może i osłodzonej. Udarka będzie Livia Rus Emperor. Czyli odkrycie zeszłego lata. Tutaj Darek mi podaje ciekawostkę, że tutaj jest 7 gatunków nietoperzy. Kępa Radłowska. Tak, to już podało. I tutaj jest droga na plażę. I plażą się można przejść w stronę Orłowa. Ale z Orłowa to ja już dużo filmików wstawiałam. Nie wiem, czy słychać. Podejrzewam, że i ptaki. Tutaj może trochę jeszcze terenu, a może spauzuję i pokażę już zejście na plażę. Chwilę nie mówiłam, to pewnie było słychać świergot ptaków. Tutaj, jeżeli chodzi o jarzom szwedzkim, to on stał się przyczyną, to jest powodem objęcia tego terenu właśnie ochroną rezerwatową. Może uda... A no tak, może mi się uda, ale chyba może później zawilce w tym lasku koło nas to w ogóle jeszcze więcej zawilców. Więc ja w ogóle uwielbiam takie tereny właśnie, gdzie są takie fragmenty porośnięte mchem. Więc tu jest dużo takich terenów plus naprawdę bardzo dużo zawilców. Wszystko razem. Las, góry i morze. Tutaj pokażę zejście. Fajnie to widać. Ja mogę zabrałam ze sobą cały woreczek samplerków. Są 3 dla Darka. Dla mnie trochę więcej, bo ja w kółko coś sprawdzam, testuję. Ale wybrałam określone. Nie tak przypadkowe, tylko zabranych ogólnie. Wybrałam sobie takie, które konkretnie dzisiaj chciałabym poużywać. Posprawdzać mi zależało właśnie na tym Icefall. Powiem wam, żeby sprawdzić takiej w aurze nadmorskiej, przestrzennej, wietrznej. Bo te zapachy są dość problematyczne czasami, ale właśnie aura może jest im inna, potrzebna. Nie wiem, czy to widać. Chyba widać i słychać. Może w oddali.